Dobry wieczór Państwu, kłaniamy się pięknie, Dariusz Postolski i Marcin Darociński, witam serdecznie. Rozpoczynamy nową cykliczną audycję Nasz Widzew. Naszym gościem, no właśnie, kto jest? Będzie to dla Państwa... A nie powiemy. Pierwsza zagadka. Odpowiedzi prosimy przesyłać drogą mailową pod adresem sportmałparadiolot.pl. sportmałparadiolot.pl. Mamy sympatyczne nagrody. Tak, mamy bardzo sympatyczne nagrody, w tym koszulkę meczową Widzewa, kilka jeszcze innych drobiazgów naszych widzewskich. No ale żeby wam dać w ogóle szansę na prawidłową odpowiedź, musicie poznać naszego gościa po prostu po głosie. Ten gość już z nami w studiu jest. A na tym jak się grało? Jak się grało? Dobrze się grało, tylko jest strasznie dosyć, jeśli chodzi o wynik tego spotkania, bo powinniśmy przed własną publicznością zainkasować 3 punkty. No właśnie, tyle tytułem wstępu, żebyście Państwo mogli się zorientować i rozpoznali ten głos. Jeszcze raz przypomnę, sportmałparadiolot.pl to jest adres mailowy, pod którym czekamy na Wasze odpowiedzi. 3 pierwszych słuchaczy otrzyma specjalne nagrody. Oczywiście, jeśli będą odpowiedzi prawidłowe, w co nie wątpię, bo jednak głos dość charakterystyczny. Moi drodzy, my oczywiście wracamy do soboty, no bo ten mecz z Garbarnią Kraków cały czas w głowach siedzi, cały czas przeżywamy to, co wydarzyło się przy Alei Piłsudskiego 138. Szybkie, zacięte spotkanie, silny rywal, bo trzeba przyznać, że Garbarnia rzeczywiście wysoko postawiła poprzeczkę. A co się działo w trakcie meczu, wokół meczu, bo jak zapowiadaliśmy z Darkiem Postolskim wcześniej, program Nasz Widzew to nie tylko suche relacje, suche wyniki. To tak naprawdę opowieść o całym widzewskim środowisku, o wszystkim, co się wokół klubu, w środku dzieje, czego na co dzień może nie wiecie, nie słyszycie, nie macie okazji dotknąć. My postaramy się wam to przybliżyć. A wczoraj z mikrofonem na stadionie Widzewa był Łukasz Czuku. OSK działa prężnie od samego początku, jeszcze przed meczem zbiera podpisy. Pod czym te podpisy zbieracie? Przede wszystkim zbieramy na sprzęt modernizujący obieg na łodziance. Zbieramy również podpisy pod zakup sprzętu dla koszykarek, naprawę orlika, który znajduje się również na łodziance, jak i wzbogacenie boiska na stępie o parking, jak i ławeczki dla rodziców. Jakie oczekiwania przed meczem? Myślę, że drużyna już jakby zdobyła swój rytm, no i że będą 3 punkty, tak? Jaki wynik typujemy? 3-1 do Widzewa. Strzeli Robak znowu? No pewnie tak. Spotykamy się w widzewskim pubie przed meczem. Atmosfera meczowa. Oczywiście zwycięstwo. 2-1. Robak znowu strzeli? Oczywiście, nawet 2. Dla mnie to 3-0. Kolega się zgadza? Kolega z hełmą mówi, że będzie 2-0 co najmniej. Regularnie bywasz na stadionie? Jeśli mogę, to tak. Tu jest Łuków, Radom, Hełm. Tak. Czyli Widzew jest wszędzie. To nie jest pusty slogan. Ile kilometrów macie do przemierzenia? Koledzy mają najdłuższy dystans. 350 prawie. 350, czyli co, 2 godzinki czy więcej? O 5:55 wyruszyłem z Chełma. Ty z Radomia? Radom, czyli zaledwie 140. Ale z kolegą to już prawie 10 lat razem jeździmy. Ja z Chełma dojeżdżam do Radomia, jeździmy razem. Prowadzona jest zbiórka przez wolontariuszy z puszkami. Zbiórka dla Nikoli Banaszek, 9-letniej dziewczynki z rozpoznanym guzem germinalnym mózgu. Myślę, że przez Fundację Krwinka pomożemy. Jesteśmy jak najbardziej tego zdania, że uda nam się zebrać potrzebną kwotę, która jest potrzebna na leczenie, na włoski. No bo jak wiadomo, problem jest duży. Duży. Duży, ale myślę, że mówię, przez pomoc zostanie troszkę zażegnany. Kibice Widzewa hojnie już wrzucają? Wrzucają. Nawet powiem szczerze, że dość hojnie. Jest sporo, są też papierki. Numer 400 na koszulce. Oznacza to, że nasz kolega, wieloletni kibic Widzewa, Paweł Miłkiewicz, w Legionowie zaliczył 400 wyjazd na mecz Widzewa. Życie zaczynało to po 500 wjazdów do domu. A który był pierwszy? Pamiętam to jak do dziś. Stal Mielec, Widzew Łódź 01, Tomek Kopiński, 3 sierpnia 1991 roku. Po bansie. Kto wygra mecz? Widzew! Pozdrawiam mamę, tatę i cały Widzew Łódź i cały stadion! W głosowaniu kibiców zwycięzcą został Marcin Robak. Wielkie brawa. Bercik z portalu Widzew to my. Dlaczego Robak został piłkarzem miesiąca? No jak sami wszyscy widzieli chyba na wszystkich spotkaniach, Robak strzelił najwięcej bramek, ma w tym momencie 6 bramek na końcu. 4 bramki rzutów karnych, także ta jakość rzutów karnych też poszła w górę. No daje tą jakość, to widać. Zastawka, przyjęcie i tak dalej. Chyba widać, że to jest piłkarz klasowy jak na ten poziom ligowy. Sędzia kończy pierwszą połowę spotkania pomiędzy Widzewem Łódź a Garbarnią Kraków.
jak na razie wynik bezbramkowy. A z nami były premier Jan Krzysztof Bielecki, który lubi piłkę nożną, jest z tego znany. Jak się panu podoba na Widzewie? To jest legendarny stadion, który w dodatku jest bardzo w tej chwili znany po remoncie i po ilości kibiców. Wieczór postanowiłem spędzić na stadionie i nie żałuję, bo na polską dawną trzecią ligę to na pewno jest fenomen. A niedawno widziałem na Piaście, na stadionie Mistrza Polski, niecałe 5 tysięcy, więc to pokazuje skalę miłości. Bez faulu, niebezpiecznie zamykają akcję. Kuczak, prawa noga! I niestety! I tym bardziej teraz pomóżmy drużynie! Osekuracja z tyłu! Środek poszło, to slepe! Koncentracja dalej! Klameją na gorąco po meczu. Remis z zespołem z czołówki to jeden punkt dla was, czy strata jednak dwóch? Na pewno zawsze na swoim stanie staramy się wygrywać, jesteśmy Widzew Łódź, więc zawsze staramy się grać o zwycięstwo, także wydaje mi się, że ten mecz trzeba traktować w kategorii dwóch straconych punktów, ponieważ jesteśmy Widzew Łódź i tak jak powiedziałem, każdy mecz będziemy chcieli zawsze wygrywać. Gorący materiał, rzeczywiście dużo się działo na stadionie, wokół niego masę akcji, masę wydarzeń. Byłoby pełne szczęście, gdybyśmy byli bogatsi o dwa punkty jeszcze, czyli w sumie o trzy. Powiedzieli przed chwilą kibice, powiedział Michael, że no ten jeden punkt u siebie to zawsze pozostawia taki niedosyt. Przy okazji zakończymy chyba konkurs, bo tak, kolejne... Nie ma co czekać dłużej. Nie ma co. A zatem przypomnę, że teraz właściwie po raz pierwszy poinformuję państwa, że naszym gościem jest Daniel Tanżyna. Dzień dobry, bohater pierwszej państwa. Akcji, ostatniej akcji, jak byśmy to nazwali? No, szkoda troszkę gdzieś tam tej, można powiedzieć, ostatniej akcji, bo dopiero w powtórkach zobaczyłem, że bramkarz był wyszedł na chyba siódmy metr. I pierwsza moja myśl była taka, że chciałem zgrać do Przemka Kity gdzieś na długi słupek, żeby zamknął akcję i jakby mi się to udało, to była mega euforia, bo wygralibyśmy ten mecz 2-1 i byliśmy troszkę innych nastrojach, no ale nie udało się i... I szkoda na pewno punktów i wielki, wielki niedosyt, bo u siebie musimy wygrywać. No ale Daniel. Garbarnia to spadkowic z pierwszej ligi. Trzeba też wziąć poprawkę na to, że to jest rywal ograny. No tak, to jest to gdzieś rywal spadkowic z pierwszej ligi, rywal ograny. To, co wszyscy widzieliśmy też na stadionie Widzewa, gdzieś grali naprawdę, trzeba im to przyznać, że grali dobrą piłkę. Grali trójką środkowych obrońców, utrzymywali się długo przy piłce. Z początku, z pierwszej połowy nie mieliśmy za bardzo... Jako drużyna gdzieś nie umieliśmy ich połapać sobie, że tak powiem, żeby odebrać te piłki. Były fragmenty meczu, gdzie za tą piłką biegaliśmy. Później dopiero to wszystko skorygowaliśmy i ta druga połowa już wyglądała zdecydowanie lepiej i pod nasze dyktando. Podkreślił to Daniel trener także na konferencji pomeczowej. 16 strzałów Widzewa, 5 strzałów Garbarni, tylko że zabrakło tej kropki na D, zabrakło tego... precyzyjnego uderzenia, żeby piłka nie odbijała się od słupka, bo mieliśmy dwa słupki, między innymi po twoim strzale w drugiej połowie głową. Rzadko się w sumie zdarza, żeby obrońca stoper miał w jednym meczu tyle szans na zdobycie bramki. Ty o nie mocno powalczyłeś, bo zawsze to nie są jakieś takie sytuacje, gdzie dostajesz piłkę na czystą pozycję, ciach, bramkarz przed tobą, skończyć. Nie. No, dokładnie, to nie są jakieś czyste pozycje, gdzieś trzeba sobie wpierw tą... w fizycznym starciu wygrać pozycję w polu karnym i później dopiero gdzieś tą głowę przyłożyć, żeby zdobyć bramkę. No, byłem blisko, obiłem słupek. Szkoda, ale tak gdzieś powiedziałem wcześniej, że ja będę cały czas trenował ten element, bo gdzieś zawsze w tym elemencie zdobywałem w poprzednich tam gdzieś klubach dużo bramek i mam nadzieję, że Widzewie też będę zdobywał. Wybierasz się do Wronek? Będziesz przecież zawodnikiem, który będzie pauzował w tym spotkaniu. Tak. Zobaczyłem czwartą żółtą kartkę i mam przymusową pauzę, ale wybieram się na 100%, dojadę na mecz, żeby kibicować chłopakom w tym meczu. Daniel, mówiłeś tutaj, że walczysz bardzo mocno o dojście do piłki, o to, żeby wypracować sobie sytuację strzelecką, zazwyczaj to jest po stałych fragmentach gry. Miałeś także ostre starcie w drugiej połowie, które zakończyło się właśnie żółtą kartką, która powoduje, że do tych Wronek jednak pojedziesz tylko w charakterze kibica i wsparcia mentalnego drużyny. No tak, ale tutaj... Jakbyś to ocenił dzisiaj tak na spokojnie, bo to no, wyglądało ostre takie starcie, powiem tak, mocne. Że gdzieś z sędzią dyskutowałem
w przerwie meczu gdzieś podszedłem i zacząłem z nim dyskusję, bo sędzia powiedział mi, że po zobaczeniu materiału wideo w szatni i po konsultacji z delegatem to była czerwona kartka. Mówię, że panie sędzio, się nie zgadzam z panem, bo trafiłem w piłkę, może był wielki impet i była dynamika tego, ale to nie był pana czerwoną kartkę. No ale ujrzałem żółtą, chyba zasłużoną. No, tak można się cieszyć z tej żółtej. Niech tak zostanie, że żółta oczywiście, jest. Oczywiście, to wejście było niesamowicie dynamiczne, wysoko dość uniesiona noga i to w sumie złożyłoby się na taką, a nie inną ocenę tego zdarzenia. Pan Piotr, pan Mariusz i pani Aleksandra to laureaci naszego konkursu. Nagrody będą do odbioru w sekretariacie Widzewa. Dokładnie. Nagrody od jutra do odebrania. Poinformujemy państwa, jak należy tego dokonać. Myślę, że zadowoleni będziecie z tego, co dla was przygotowaliśmy w pierwszym historycznym programie Nasz Widzew. Daniel, mam przed sobą tabelę w tej chwili. W tej tabeli, to nie jest tabela naszych marzeń na pewno i oczekiwań i tego, co chcielibyśmy widzieć na końcu sezonu. Widzew na 7 miejscu. Prowadzą drużyny z Podkarpacia i Lubelszczyzny, Stal Rzeszów, Górnik Łęczna, Resowia. Czy wy w ogóle patrzycie na tą tabelę? Czy was to troszeczkę martwi, denerwuje, deprymuje, że nadal nie jesteście na tych miejscach premiowanych awansem, a nawet barażami? No gdzieś to na pewno z tyłu głowy siedzi. Może nie patrzymy w tą tabelę, nie wiem, codziennie czy co drugi dzień, ale gdzieś tam się o tym rozmawia, że jesteśmy gdzieś w środku stawki, ale warto także zaznaczyć i zauważyć, że tam jest do pierwszego miejsca, jak się nie mylę, cztery punkty. Tak, płasko. Cztery punkty jest bardzo płasko, więc to jest kwestia zapania też serii dwóch zwycięskich meczy i jesteśmy w innym miejscu. No, tak mówię, szkoda gdzieś, ogromny niedosyt przez pryzmat spotkania z Garbarnią, bo uciekły nam dwa punkty. I teraz mamy wstęp mecz na Lechu Poznań, gdzie też jest fajny mecz z fajną drużyną, gdzie mogliśmy taką fajną jakąś serię złapać, żeby już być tylko w czubie tabeli. Co słychać w szatni, przepraszam, co słychać w szatni pełnej niedosytu po remisie? No wiadomo, po zwycięstwie się śpiewa, po remisie. Po zwycięstwie się śpiewa. No po remisie powiem szczerze, że tak siedziało to gdzieś w chłopakach, taka ta złość, że chcieliśmy bardzo jeden słupek, drugi słupek, sytuacja. Gdzieś tworzyliśmy tę sytuację, ale no nie umieliśmy postawić tej kropki na tej. To była taki był smutek, ale gdzieś tam nie załamujemy rąk, bo wiemy, że jeszcze jest dużo meczów przed nami i będziemy wygrywać. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, że gdzieś taki był taki smutek, ale ja z optymizmem patrzę w przyszłość. Daniel, na pewno te rundy, ostatnie mecze są dla ciebie udane sportowo, bo naprawdę prezentujesz się fajnie. Ta obrona nasza wygląda coraz solidniej, coraz lepiej. Choć oczywiście, co jest do poprawienia, to widzimy, bo no, błędy się zdarzają, tracimy czasami te bramki, tak jak chociażby wczoraj, gdzie jak sam powiedziałeś, jak my stwierdziliśmy, no byliśmy bliżsi jednak sięgnięcia po zwycięstwo, aniżeli rywal. Powiedziałeś o ciszy, o smutku. Dla mnie wczoraj na meczu było to bardzo takie symptomatyczne. Wy często jako zawodnicy mówicie o tym, że no, ci kibice są wspaniali, niesamowici, słyszymy o tym zewsząd. Wystarczy pójść na stadion, by naocznie i nausznie się o tym przekonać. Wczoraj po ostatnim gwizdku nie było żadnych gwizdów, nie było żadnych połajanek ze strony fanów. Była taka cisza. Rzeczywiście taki niedosyt, taki troszkę jakby smutek po tej euforii, którą mieliśmy dwa tygodnie temu w meczu ze Stalą Rzeszów, kiedy rzeczywiście ten stadion szalał, żył. To było coś fantastycznego. No tak, był taki gdzieś tam smutek, ale tak też się gdzieś spotkałem z opiniami kibiców, którzy powiedzieli, że też takie widzę, chcą oglądać, że było dużo walki, ślizgów, gdzieś była determinacja. Znaczy, potwierdzam, też z takimi opiniami się spotkałem. Tak, tak, bo mówię bardziej o przesłanej drugiej połowy, bo w tej pierwszej troszkę no, słabiej wyglądaliśmy, w drugiej wyglądaliśmy już tak, jak powinniśmy wyglądać, więc fajnie, że jest ten właśnie charakter w tej drużynie, że to jest takie, jak to fajnie mówią, widzewskie, tak? Że po widzewsku gdzieś, ale szkoda najbardziej tych punktów. Jak remisować to tylko z takim rywalem jak Garbarnia, prawda? Kłaniamy się pięknie państwu. Naszym gościem w pierwszej audycji był Daniel Tanżyna. Kłaniają się Dariusz Postolski i Marcin Tarociński. Widzewski kwadrans zleciał nam błyskawicznie. Do usłyszenia. Do widzenia.